Drodzy diecezjanie, a także ci wszyscy siostry i bracia, którzy korzystają z telewizji internetowej Salve. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Część z nas uczestniczyła już w porannej mszy świętej rezurekcyjnej. Korzystam z tej niezwykłej okazji, z tego szlachetnego środka przekazu, aby dotrzeć do wszystkich z Was z serdecznymi życzeniami świątecznymi. Życzenia, które chciałbym przekazać prawdziwie z serca, pragnę, aby także do serca Waszego dotarły. Atmosfera świąt wielkanocnych to przede wszystkim koncentracja na fakcie, że Chrystus zmartwychwstał, przynosząc nam nową jakość życia, tego życia, które jest mocno zakotwiczone w Panu Bogu. Jest to jednocześnie życie pełne pokoju, czego za każdym razem, gdy Chrystus zmartwychwstały, przychodzi do uczniów, przekazuje, mówiąc pokój wam. Dlatego chciałbym, aby wszystko to, co jest pięknym darem Pana Jezusa, dotarło także i stało się rzeczywistością w życiu każdego z Was. Życzę zatem umocnienia w wierze, takiego głębokiego, prawdziwie głębokiego zanurzenia się w miłości i w miłosierdziu Bożym. To owocować będzie na co dzień tym, co nazywamy pokojem, czyli uładzeniem tego wszystkiego, co nas na co dzień tak bardzo wstrząsa. Jest, przyznacie chyba sami, że jest bardzo dużo niepokoju w naszym codziennym życiu i tego byśmy chcieli, aby nie było, bo to jest dla nas bardzo trudne. I właśnie ta moc Chrystusa Zmartwychwstałego jest dla nas kolejną szansą, aby naszą codzienność wprowadzać prawdziwie Boży ład. Życzę również tego wszystkiego, co jest naszą codziennością i co jest pragnieniem wielu z nas, a więc dobrego zdrowia, także rozwiązywania pozytywnego wszystkich nabrzmiałych spraw, problemów z tym wszystkim, z czym nieraz nie umiemy sobie na co dzień poradzić. Życzę także, abyśmy byli bardziej wrażliwi na to wszystko, co jest biedą ludzką, a także, żebyśmy umieli jeden drugiemu pomagać. Ciągle zważajmy na to, co jest tym szlachetnym przekazem, a co uwiecznił w swoim przekazie święty Paweł, że jeden drugiego brzemiona mamy nosić, jeden drugiego mamy wspomagać na drodze, która prowadzi nas do nieba. Niech zatem te święta wielkanocne i ta nowa energia, która od Boga do nas spływa, umacnia nas i prowadzi ku wyżynom nieba.